Serdecznie witamy wszystkich hodowców. No, dnia bez filmowania gdzieś przylotu czy koszowania nie mogłoby być. I dzisiaj, tak jak wczoraj zapowiadaliśmy, w Kosakowie przyjechaliśmy do Czerska. Tutaj kolega Sebastian ma drugi lot konkursowy z odległości 125 km. Połczyn Zdrój tutaj, tak? Jutro w Kosakowie gołębie będą lecieć też taki z tej miejscowości, ale tam będzie dystans troszeczkę większy, 170 chyba ponad. Tutaj dzisiaj na lot poszło 124 gołębie poszły, tak? 124 gołębie podstawowe i 4 nieaktywne. 4 rezerwowe i jeszcze też chyba swoje do kabiny dałeś też? No tam te daję, te co zawsze, 30 sztuk. No to ja ten, ale wtedy, nie lotuję i... one tutaj po sąsiedzku, także zmylą nas niekiedy, bo przylecą, ale zaraz wracają do gołębnika. Wypuszczone gołębie planowane było tam napisane 7, ale wypuściliście o godzinie 8.45, tak? 8.45, no czekałem, bo to dzisiaj też oddziały organizują loty, między innymi w Łobrzu, tam była kabina, gdzie tam w Szczecinku, koło brzegu, także tak czekałeś po prostu, chciałem, żeby w te masy się te gołębie tam dostały, nie? Dobrze. Wiem, że w Koronowie już tutaj, bo tu są też bracia Kresińscy, też są uczestnikami, to już właśnie tam pierwsze gołębie się meldowały u nich, ale mówili, że ciężki dzisiaj. No dzisiaj jest bezwiecznie praktycznie, jutro też się, tam jutro w ogóle się zapowiada pod wiatr nawet. Ale na mapie było tak, że było niezachmurzone niebo praktycznie po całej trasie. Tak, mgły tutaj rano trochę, tak mleko było. No tak, ale mgła to jest nisko, to tam nie przeszkadza, tak? No jest godzina już teraz za 5:10. Myślę, półtora godziny powinny iść, tak 15-10 po. To będziemy czekać właśnie. Dobrze, te kibice nam też dopisali dzisiaj, gdzie też jest tutaj w oddziale Czesku. Tak, Krzysztof Werchowski w tej klasyfikacji drużynowej jest trzeci po pierwszym locie. Mariusz Plata jest 42 w klasyfikacji. Cesarz się obrazi, nie, żartujemy. No pierwszy był Gregor Lorkowski w tej klasyfikacji, bo tak wstępnie obliczyłem, nawet chyba ma jakieś wyniki. Drugi i... to drugi był, Mariusz? Tadeusz Kuźnik. Kuźnik i trzecie Rusinowa miejsce miał. I trzecie Krzysztof Werchowski właśnie. O, dobrze. Także Krzysztof, proszę przyjść zobaczyć, czy ile gołębi ile masz tu? No dwa. Dwa. I liczysz, że punktują. Liczysz, że będą dzisiaj te pierwsze, nie? No po to tu jest. No właśnie, ostatni też był tutaj kolega z Tucholi. Niestety jemu się nie udało. Ale leciały powoli. Powoli, tak. Na drugi dzień przyszedł ten gołąb. No to, czyli lepiej nie zapeszać. Ale dziś nie poszedł, bo był słaby. Dobra. A zostały jeszcze jakieś tutaj, tak? Ten, co na koszowaniu był, tak? Wyłowiony? No nic, czekamy. Popatrzmy tutaj, tak jak mówicie, Sebastian, niebo nie jest takie zachmurzone, takie lekkie, te się nazywają chmury chyba pierzaste. Nie są to kumulusy takie typowe, ale sobie tutaj możemy po prostu poobserwować. Myślimy, że z tego kierunku. Klasyfikacji tej drużynowej, bo jeszcze nie mam tego opublikowane. Pierwszy jest Gregor Lorkowski, drużyna pierwsza. Drugi Tadeusz Kuźnik. Trzecie miejsce Krzysztof Werochowski, czwarte Przysowa Roman i Jan, piąty Szymczak Henryk, szósty Augustyniak Mulklein Mrówka, czwarta drużyna. Dalej, siódma pozycja Augustyniak Mulklein Mrówka, piąta drużyna. A to sobie Sebastian to gdzie zamieścisz, przepiszesz, to zamieścisz, tutaj nie ma co czytać. My tu w kamerach będziemy czekać, wierzymy, że z kierunku. Przyda tak wiatr lekko sprzyjający jest im, czy nie? Bo tutaj tak nie ma wiatru, boczny. Boczny, ale słabiutki jest, nie? Dobrze. Także czekamy na gołębie. Gołębie się tam pojawiły, stado. Nie. No widzimy jakaś, to Sebastiana tam część może być, a część tutaj z gołębnika i chyba tak się zgadza. Około z 20 sztuk. No mamy nadzieję... Nie. To stąd, jo. Latają tylko niestety, ale z kierunku przyszły. Tamte 30, no chyba twoje się gdzieś tak odłączyły. O. Patrzmy tutaj. A to nie przeszkadza tam. O. Czychu twój, nie? No patrz, kurde. No z 20 sztuk jest, może mniej trochę. O, wchodzą już chyba sobie jakieś. Zobacz tam, działa wszystko? I czy pierwszy mów? Ale to musimy poczekać, aż posortuje, czy ten. O, jeszcze został ten jeden na górze. Idzie? 4, 5. A, 5, 6 tu, taka grupa, tak? O, i to ty, to się. Dobry czas mają, nie? No mówię, 3 minuty jeszcze. No. Jeszcze są tutaj parę lata. Nie masz jakiś telefon, to jest to. Ta grupa. O, tam jak jest też 4-5. A są rozbite. No rozbite, no na tym to też polega, nie? Jakby wszystkie miały razem, to by się nazywało, nie wiem jak to tam jasno plata. O, z góry schodzą, no. Patrz tam Seba, czy tam wszystko dobrze odbija. O, tu jest dupa, zobacz, tej,
No widzę, widzę. Z Wiela tam bardziej. Od Mariusza. O. Tam wszystko dobrze? Patrzyłeś się na internet, przerzuca? A masz tu internet teraz, dzisiaj? A test skąd? No stamtąd przyszły. Za drzew tam, od tam, tak jak z Wiela mówię. O, to gdzieś razem to nie wiem, z 30... Nie, 8 minut chyba nie ma, nie. To tam będzie z tym, jak wejdą, to z 70, 60, tak, 50. Weź tam posortuj. Czy twój jest też? A który pierwszy jest? Sprawdziłeś? Powiedz te trzy pierwsze chociaż. Chwila, moment, bo muszę posortować. Dobrze posortuj. Nie, to tam chodzi o to tylko, że... Zobaczymy sobie... Teraz chyba już się posortowało, tak, tak. Dobra. Pierwszy jest Ryszard i Paweł Mal, drugi Team GPS i Gregor Lorkowski. Znowu Gregora jest, widzę tam dalej. Ten sam gong. Jeden był niezakoszowany, ja widzę. Jeden niezakoszowany doleciał też. O, Mariusza. A to jest ten drużyna rezerwowa, co był na chipie włożony teraz, ale... Widzisz, Mariusz, jeden niezakoszowany twój, ten doleciał, ten co był rezerwowa drużyna. Jak doleciał? No jest, w sensie, że nie doleciał, tylko niezakoszowany przyleciał dzisiaj, no. O, to szkoda. Bo to były cztery gołębie, które... Dwa jeszcze są na zewnątrz. Ile tam Seba wszystkich jest? Sebastian, ile tam jest gołębi wszystkich? Ile jest teraz już odbitych? 59. 59, no to tak się zgadza. Czyli czekamy jeszcze na drugą połowę. 59 sztuk, ten 60 gdzieś będzie. Może będziemy patrzeć. Grzesiu, ja wolę mieć. Krzychu, Krzychu, jak, ile twoich jest? Dwa. I które? Pierwsze? Dwa są w czubie. Nie jestem zadowolony. No Jezus Maria. Ale to nie przeszkadza, my tu jesteśmy otwarci na różne propozycje, nie? Kieliszki mamy. Dobra, a ten jeden to chyba nie od ciebie? A ile dałeś? O, tu trzy z góry jeszcze doleciały. A i poprzednio dwa w konkursie, teraz też dwa w konkursie będą. O, siadają następne. Wybór jest należy do ciebie, Rumi będą droższe. O, tam jeszcze jeden. Pojedyncze sztuki dochodzą. Ale ty, ale moje miały. Moje miały. Ty, to jest wchodzenie tu. Siadł prosto w to. Ale się rozerwały dzisiaj, nie? Dobra, i mamy wszystkie teraz już, co przyleciały, odbite. Tam chyba 60 kilka sztuk będzie. Czekamy na następne. Tutaj 7, 2, 4, 6, 7 sztuk. A jaką te pierwsze miałem prędkość w metrach na minutę? Ile? 1300? Nie. Nie, no tak koło 30. Koło 80 miały, wiem, że w Koronowie. A w metrach na minutę ile tam jest? Ten pierwszy zobacz. Tak 1400 pewnie gdzieś, 3300 coś. Nie ma, nie? 300 coś. Nie chce mi się liczyć w głowie. Jeden ma 1400, tak? Pierwszy. No a to w okolicach, no. Poniżej 1400. To jest ładne. Nie, no to ile wychodzi? 80 na godzinę? No tak jak mówiliśmy, półtora godziny, nie? No, dokładnie. Ale się rozbiły. Trzy następne doszły teraz ptaki. Te już były z tego kierunku, czyli przeleciały. Od Gdańska teraz. Od morza. Zobaczymy, jak się będą schodzić. Czy jakaś jeszcze duża grupa przyjdzie, czy tak będą kapać po kilka sztuk. No. Te lądują. Sławek, Sławek, ze stresu papierosa? Nie, z radości, nie? Którego miałeś gołębia tu? 30-35. A Mariusz, ty? Jest progres. Brawo, Sławka. Mariusz, a ty? Ogłuchłeś? Jeden podstawowy, jeden rezerwowy. No to ten podstawowy, nie? Szybel jest? Jeden szybel jest. I który jest? 30 chyba. A ty, Grysia, miałeś jakiegoś? To nie mogą być, nie. Ja nie. A twoje też były? Nie. 31. No to dziś tam idzie sprawdzić. Ale... Tam jest wszystko. No, patrzą w telefonach, Sławek patrzy. No dobrze. 31. To bych nie miałem. No. I jak ty wybierzeje? Mariusz, to twój myślisz? Pocztowy jeden. Ale jak ten wybierzeje, to by mi siwi łeb. Ale zobacz, jak przyspiesza, nie? To weź zobacz, ty weź zobacz. Tak, czy się nie pomylił? To jest z błyskawicy linii.
No, ta? Już to widać od razu. A to błyskawica coś słabo leci. Mariusza. Mariusza? A ten poprzednio to był Radka, ten co szybę mi wywołał lepszego. Widzimy z tamtego kierunku, nadleciała grupa, nie wiem, 10-12 gołębi. 4-8, 12, 16, 20. 20? Kurde, jaki to nie ma 20, co ty? Jest 20, 100%. No ja i policzę. 17. No. No to tam, zobaczymy. Byle siadały, wchodziły. A konkurs już zakończony, nie? Weź tam patrz, czy tam wszystko dobrze chodzi. O, tyłu, zobacz jeszcze ich dołu. Ale ładnie. No a te dwa to tu wchodzą, zobaczmy. Nie mają problemów z wchodzeniem. To z tymi to już powinno być 80 kilka. Szybel wszedł akurat. 84 czy 5 jest zaraz ten. To tam jeszcze będzie, o tutaj jeszcze 4. No widzę, jeden jest i drugi w powietrzu. Dopiero oni się tutaj trenują, nie? Na razie taka trening. Tylko się zaczął. Ale się nie przytrenowały czasami. Nie patrzami teraz. Były dwa, tak, dwa. Trzy były. Ale mówię o tym, to chyba... Teraz dwa chyba były. Oj, to ten tu nie. Tu coś. Tak ogona miał trochę wyrwane. Chyba, że... Patrzę takie dłuższe ziarno. Tym całym, tym białym, tym. Dobra, dwa zostały nam na zewnątrz, jeden jeszcze lata. No tutaj patrzymy wyniki z lotu teraz. Będziemy pomału kończyć naszą relację. Te gołębie pojedyncze jeszcze dolatują. Mamy pierwsze miejsce, zajął gołąb kolegów Ryszard i Paweł Maj. Drugie Team GPS i trzecie Gregor Larkowski. Przyleciały też cztery gołębie, cztery czy trzy, które nie zakoszowane, co na czerwono raz? Trzy. Dwa. Trzy, cztery. Cztery są, czyli wszystkie, które były z drużyny rezerwowej. Czyli razem mamy już gołębi 96. Ostatni przyleciał kolegi Romana Przysowy. Tutaj zobaczmy na razie jeszcze. Tam jeden gołąb jest na dachu, ale nie wiem, czy on się odbił, czy nie. Dwa są, co? Może być właśnie nie stąd. Tutaj natomiast mamy na razie puste niebo, nic nie przylatuje, ale tutaj będzie dopiero system włączony cały czas. Przepraszam, i dopiero następne, podejrzewam, do wieczora jeszcze dojdą gołębie. Także kibicom na razie też dziękujemy. Kiedy następny lot? I gratulujemy przede wszystkim tutaj. Krzychu wprawdzie nie trafił, bo mówił, że będzie pierwszy, drugi, no ale to... I Seba, następny lot kiedy? Zobaczymy na razie. Choć się odwrócimy, bo jak świeci słońce, to w łysinie twoje się odbija, moje źle w obiektywie wygląda. No mów, kiedy no następny? Na razie chcieliśmy ten lot przeżyć. Bo nie, no wiem, ale tak planujesz to przyszły tydzień, nie? Myślę, że tak, trzeba iść za ciosem, nie? Bo mam stracha wypuścić. On tam Stasiu jest, ostatnio mi dzwonił, że Jaszą tutaj atakował. Do gołębie do wieczora jeszcze tutaj. Schodziłeś. Rano jak doszedł, nie? Tak samo jemu tam najpierw zaatakował. Ale plany masz teraz następny lot, jaki będzie długość? No gdzieś 180 km, Nowogard może, nie? Dobrze. Płoty, Resko. Czyli tak w środku tygodnia gdzieś mniej więcej? Zobaczę. Dobra. Zobaczę, jakie warunki będą obserwować, będziemy mieli pogodę. Nie wyciągniemy od niego tych informacji. Wczoraj było bardzo pochmurno, deszczowo można powiedzieć, a dziś no, trafiłem warunki. Udało się. Przyszły, a także jutro też ma niby. Na razie dziękujemy, do zobaczenia i powodzenia życzymy tutaj wszystkim też. Mam nadzieję, że jeszcze raz nie raz się spotkamy tutaj kibicując. Do zobaczenia, dobry lot. Dobry lot.